ofiary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, aby się dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twojej potęgi i każesz zuchwalstwo nieświadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi i wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło głosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zabrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki i na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo Pańskie. To zmaganie
Zgorszenia z dobrym przykładem jest nieustannie ostrym frontem. Zło chce od niej zwycięstwo, a dobro rośnie i wydaje owoce mimo jego ataków. Popatrzmy na przykład męczenników. Teoretycznie przegrali. Ksiądz Jerzy Popiełuszko przegrał z siłą zła. Przegrał. Leży, jego ciało leży w grobie. Ale Kościół, wspólnota wierzących na całym świecie wie, kim jest Jerzy Popiełuszko. Świętego Jana Pawła II próbowano też zgładzić. Ale dziś wszyscy wiedzą, kim jest święty Jan Paweł II. Dobro rośnie i wydaje owoce mimo ataków zła. Nasza moc w tym, że Duch Święty jest po stronie dobra. Przypomina o tym święty Paweł. Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Boga nie ma w działaniu zła. W nim jest obecny inny duch, mocny, owszem, inteligentny, owszem, i groźny. Zbuntowany anioł, Lucyfer, szatan. Chwasty pijaństwa, agresji, psychopatii, gwałtu, pornografii, pedofilii, klątwy, chwasty niesprawiedliwości społecznej, zakłamania polityków, zdrady małżeńskiej, chwasty lenistwa, chciwości. W jednym małym sercu może być ich wiele. Znacznie więcej jest ich w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie, nawet w parafii, w państwie czy w kościele. Pokusa ich wyrywania jest bardzo mocna. A Jezus mówi wyraźnie, pozwólcie obojgu ruść aż do żnika. Pozwólcie. Chrystus nie pozwala wyrywać nawet chwastów. On sam rozprawi się ze zgorszeniem u kresu dziejów. Taka jest jego logika. On daje nam Ducha Świętego, byśmy Jego mocą wygrali. Uczeń Chrystusa winien żyć logiką mistrza, a nie swoją. Bo z człowiekiem jest tak, że może się nawrócić w ostatnim uderzeniu swojego serca. Dlatego Jezus mówi, nie wyrywajcie natychmiast, pozwólcie rosnąć. Panie Boże, daj nam rozumieć Twoją logikę i działać zgodnie z tą logiką. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Thank you.
nieustanne zmaganie się dobra ze złem, prośmy Boga o zwycięstwo dobra w naszych sercach, Kościele i świecie. Panie, wejrzyj na Kościół, który w swoim łonie ma świętych i grzeszników i daj tym ostatnim łaskę nawrócenia. Ciebie prosimy. Panie, wejrzyj na sprawujących władzę i nie dopuść, aby ulegli pokusie korupcji. Ciebie prosimy. Panie, wejrzyj na wychowawców w zakładach karnych i oświeć ich światłem z wysoka, aby zdołali zresocjalizować jak największą liczbę osadzonych. Ciebie prosimy. Panie, wejrzyj na odpoczywających na wakacjach i zachowaj ich od grzechów i nieszczęśliwych wypadków. Ciebie prosimy. Panie Boże, wejrzyj na nas, na naszych zmarłych w świętej pamięci Zbigniewa, Eugenię, Czesława, Alfredę oraz zmarłych z rodziny Kinka, a także na Aniele Maksymiliana, Buzdygoń, a także Klarę i Stefana Sikorę i na naszych zmarłych, których imiona nosimy w swoim sercu i umyśle, aby modlitwy, dobre uczynki i zyskane odpusty przyniosły im ulgę i niebo. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli w zestrzelonym samolocie nad Ukrainą, aby Pan okazał im swoje miłosierdzie, a natchnął polityków do zakończenia konfliktów. Ciebie prosimy. Panie Boże, wejrzyj na nas tutaj zgromadzonych na tej pierwszej niedzielnej Eucharystii i pomóż nam dochować wierności przyrzeczeniom Chrztu Świętego. Ciebie prosimy. Oświeceni przez Ducha Świętego prosimy Cię, Ojcze nieskończenie dobry, abyś wspomagał w walce ze złem wszystkich, za których się dziś modlimy, przez Chrystusa Pana naszego. Chcę Cię.
doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.
chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Zbigniewie, Eugenii, Czesławie, Alfredzie, o Anielu, Maksymilianie, Klarze i Stefanie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Stanisławem, biskupem i męczennikiem, patronem naszej wspólnoty parafialnej i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Thank you.
Nasza Alicja też tutaj grała.
Ona jest w klasie fortepianu w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Ale fortepian a organ to są dwa różne instrumenty i technika gry też jest różna, a organy są bardziej skomplikowanym instrumentem. Ale idźmy dalej, więc zapraszam, zachęcam. Klasyka organowa, nie jakieś pieśni kościelne, tak jak w czasie mszy świętej, ale klasyka organowa. Jutro modlimy się o 7.30, o 10.00 i o 19.00. Poniedziałkowa msza święta o godzinie 19.00 ofiarowana będzie za świętej pani Zygmunta, Izidora Skrabowskiego. We wtorek o 19.00 za świętej pamięci Bogdana Sierocińskiego. W środę o łaski Boże dla Wandy i Bogdana z racji 47. rocznicy ślubu. W czwartek o 19.00 za świętej pamięci Alfonsa, Wandy i Tadeusza Śmigielskich. W piątek za świętej pamięci Janinę Urban. W sobotę o 9.30 poranna msza święta za zmarłego niedawno księdza, jednego z proboszczów parafii w Stargardzie Szczecińskim, księdza Władysława Jackowskiego, a o 19.00 za świętej pamięci Annę Dudek. W przyszłą niedzielę o 7.30 pomodlimy się za świętej pamięci Leokadię Bolesława Czeronko, o 10.00 za świętej pamięci Józefy Kolbusz, a o 19.00 o błogosławieństwo Boże w rodzinie i łaskę zdrowia. W środę zapraszam na nabożeństwo do Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Bożej Miłosierdzia, która króluje w naszym kościele od lat 60. ubiegłego stulecia, a w dowód wdzięczności za wyproszone przed tym obrazem łaski, zwłaszcza uzdrowienia, może udanych operacji, powrotu do zdrowia, z bardzo krytycznych sytuacji po tych operacjach, postanowiliśmy właśnie ufundować bursztynową sukienkę. Korony z tej bursztynowej sukienki są już na obrazie, a pozostała część sukienki we wrześniu będzie zamontowana i wykonuje ją znany bursztynnik i złotnik gdański pan Mariusz Drapikowski. Ten sam, który jest twórcą sukni bursztynowych dla Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Więc to po mszy świętej o godzinie 19.00 w środę jest wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Matki Bożej Ostrobramskiej, prośby w formie śpiewanej, wezwań, następnie modlitwy wstawiennicze w intencji chorych i indywidualna adoracja do 21.00. W tym czasie można korzystać z posługi sakramentalnej w konfesjonale. Jak widzimy, konfesjonału na kościele nie ma. Tak to zostało zaprojektowane, że konfesjonal jest w takim pokoiku specjalnym, za drzwiami. W taki intymny sposób można odizolowany od reszty kościoła wyznać swoje grzechy. Jest to duże udogodnienie także dla osób niedosłyszących, które czasami mówią głośno. I o 21.00 jest błogosławieństwo eucharystyczne na zakończenie adoracji i śpiewamy apel jasnogórski. 25 lipca w piątek przypada wspomnienie świętych Jakuba Apostoła, patrona naszej archikatedry szczecińskiej, a także świętego Krzysztofa, patrona podróżujących kierowców. W związku z tym tradycyjnie poświęcimy pojazdy mechaniczne. Do parkowania udostępniony będzie cały plac parafialny. Ofiary składane w czasie mszy świętej i poświęcenia pojazdów przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy. Jest taka specjalna komisja Episkopatu do spraw misji i do spraw środków transportu. I ta komisja co roku właśnie w tym dniu zebrane środki przeznacza na pomoc konkretną w zakupie transportu dla misjonarzy. Są to czasami rowery, bo inaczej nie da się samochodem jeździć. Czasami to są jakieś pojazdy, czasami to są łodzie. Tam, gdzie na przykład w dorzeczu Amazonii pracują misjonarze, to inaczej się nie da podróżować, jak tylko łodzią. W zakrystii można złożyć swoją specjalną ofiarę na dokończenie budowy bursztynowej sukienki dla Matki Bożej Ostrobramskiej. A prasa katolicka, tygodniki Niedziela i Gość Niedzielny są do nabycia przy wyjściu z kościoła od strony dzwonnicy. Tam też pamiątkowy kubek z widokiem kościoła w Niebożu i Pogorzelicy. Te środki także pomogą nam kończyć budowę tego kościoła. Dziękuję za wspólną modlitwę i ofiarę złożoną na tacę. Zapłać wszystkim ofiarodawcom.
na rozpoczęty tydzień wszystkim solenizantom, jubilantom oraz nam tu zgromadzonym naszym rodzinom, a także wakacyjnym gościom, ojcu Faustynowi i jego najbliższym, którzy też przebywają tutaj na urlopie. Szczęść Boże. I przypominam, kto ma czas i ochotę, niech zostanie na krótką prezentację muzyki organowej. Pan z wami.